Cieszę się, że Państwo przyjechaliście do gminy Czernikowo, do miejscowości Osówka. Jest to piękny obiekt i tutaj mamy przyjemność Państwa gościć. Dziękuję organizatorom za zorganizowanie tej imprezy, tej masowej imprezy, że pozyskali tylu sponsorów, ale głównym sponsorem jest tutaj powiat toruński. To jest kolejna impreza, którą robimy wspólnie z powiatem toruńskim w ramach budżetu obywatelskiego. Tych imprez mieliśmy sporo i takie kulturalne, muzyczne i różnego rodzaju rozgrywki i też mamy ten bieg. Jest to taki coś nowego, mam nadzieję, że to pierwsza impreza, ale nie ostatnia i będziemy się spotykali na kolejnych. W ramach budżetu obywatelskiego, kochani, złożonych zostało 147 wniosków. Z tego ponad 70 zostało sfinansowanych. Zadania, które finansujemy, są bardzo różne. Od placów zabaw, tego typu imprez sportowo-rekreacyjnych, koncertów muzycznych, warsztatów tanecznych, warsztatów komputerowych, kulinarnych, wiele, wiele elementów można by tu długo, długo wymieniać. Niemniej to nie my jako urzędnicy, czy nie ja jako starosta oceniam te pomysły. To mieszkańcy decydują o tym, na co pójdą te pieniądze. Więc ja się cieszę, że część tych pieniędzy może być ulokowana w gminie Czernikowo, z którą też jestem związany.